Witajcie kochani, z tej strony wróżka Kalina. Dziś popatrzę Wam, moi drodzy, na horoskop od 10 do 16 tutaj sierpnia 2020 roku. Co się będzie działo pod względem pracy, finansów, w świecie, tutaj u nas. Także zobaczymy, jak energetyka będzie, moi kochani, wyglądała w tym tygodniu. Dobrze, zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie wszystkiego złego. Niech karty tarota mi powiedzą, co będzie się działo w sprawach tutaj pracy, finansów od 10 do 16 września w świecie. Dobrze, zaczynamy. Dobrze, zaraz zobaczymy jeszcze, co mi wyjdzie dalej. Na razie rozłożyłam tak mniej więcej karty. Co ja tutaj widzę? W pracy, finanse, tutaj co się będzie działo w tym tygodniu? Wydaje mi się, że tak. Niektórzy z Was będą mieli mniej więcej jakąś tam pozycję finansową, ale tak jakby wiecie co? Państwo nam dawało, a jednocześnie odbierało te nasze zasoby. Wydaje mi się, że tutaj większość z ludzi będzie załamanych, podminowanych, nie będzie wiedziało, co zrobić, ponieważ niejednokrotnie to będą sytuacje ciężkie. Coś w tym wszystkim jest jakaś ukryta, moim zdaniem, strategia. Większość tutaj ludzi w świecie, którzy zarządzają, są kuszeni różnymi finansami, zasobami, żeby różne rzeczy wykonywać i robić. Widzę, że większość ludzi no, będą jakieś takie załamania nerwowe, upadki, czy to też jakichś korporacji, firm. Ludzie widzą, że będą trzymali to, co mają, będą się bardzo bali o swoją przyszłość. Tutaj natomiast większość pozostanie wydelegowana do domu, do pracy, ale niestety będą to takie, wiecie co, moim zdaniem ci, co mają stabilną pracę, to mają, ale niektórzy będą naprawdę w kropce, ponieważ cały świat będzie tym objęty. Cały świat tak naprawdę. I tutaj co ja powiem, możliwe, że ruszą po prostu z jakimiś tutaj inicjatywami wyznaczonymi z góry, jakieś tutaj wojska, policja, będą jakieś takie napastowania ludzi, wzmożone tutaj kontrole, przybicia tych wszystkich ludzi, wszyscy będą obciążeni tak naprawdę energetycznie tym, co się będzie działo. Niektórzy z Was będą próbowali coś tworzyć, żeby zarobić na czymkolwiek, że tak powiem, lub będą myśleli, że tak ma być. Ale tutaj widzę, że na przykład może być w tym tygodniu coś związanego z jakimiś testami. Coś może wejść do obiegu, co poszkodzi na pewno kobietom w przyszłości. Tutaj coś widzę takiego, co
wpływał na gospodarkę hormonalną kobiet. Świat zawiśnie, wam powiem. Zawiśnie w takiej niewiadomej. Ludzie nie będą wiedzieć, co robić. Dużo będzie upadków finansowych. Coś będą planowali na pewno z policją, wojskami, z jakimiś testami lub z czymś po prostu, co wpłynie na kobiety niedobrze. Coś to będzie. Tak mi się tutaj wydaje. Zobaczymy, czy moi drodzy, tutaj będzie pozytywnie w tym tygodniu. Niech mój Archanioł Stróż mi podpowie. I bogowie powietrza, wody, ogień, ziemi. Czy w tym tygodniu pod względem pracy, finansów, na świecie, gospodarki, ekonomii będzie dobrze w tym tygodniu? Moim zdaniem, moi drodzy, nie będzie dobrze. Po prostu wszystko no się pogarsza, że tak wam powiem. Nic pozytywnie tu się nie kręci, wahadło. Będzie niezbyt dobra energetyka w tym tygodniu, bardzo przebijająca. Dowiemy się bardzo wielu rzeczy przebijających, które tak nas przytłoczą tym wszystkim, że większość osób naprawdę będzie tutaj nerwowo wykończona z tym wszystkim. Jeszcze potwierdzę, czy coś będzie dla kobiet wprowadzone, jakieś testy, jakieś rzeczy w tym tygodniu, że wpłynie na gospodarkę kobiecą, hormonalną. Tak, tutaj naprawdę na 90% coś zaszkodzi kobietom w tym tygodniu. Jakieś będą coś dokonywać tutaj, co pogorszy się u kobiet. Czy to będzie coś w powietrzu? Nie. Czy to będzie coś w jakiejś ustawie, którą przewidzę na przyszłość? To będzie jakaś ustawa na przyszłość, co będą planować dla kobiet, żeby się zaburzała gospodarka tutaj. Czy to będą jakieś testy, które zagrażają życiu? Tutaj, moi drodzy, sami widzimy, co się dzieje. Coś może być na rzeczy. Ale bardziej tutaj będą jakieś ustawy, różne rozporządzenia lub coś planowane na kobietach w przyszłości, co tutaj pogorszy ich gospodarkę hormonalną, kobiecość. Tu nie będzie dobrze. Mogę wam tak, kochani moi, powiedzieć. Także to by było na tyle, co się będzie działo w tym tygodniu. No niezbyt dobry tydzień, niezbyt dobra przypowiednia, tyle wam powiem. Moi drodzy, pozdrawiam was serdecznie. Jeżeli wam się podobało, subskrybujcie, dajcie lajka w górę. Jeszcze raz tutaj was serdecznie o to proszę. Wspierajcie mój kanał i bardzo was tutaj zachęcam do kontaktów ze mną przez e-maila. Jest podany link poniżej, także życzę wam jeszcze raz wszystkiego dobrego pomimo wszystko w tym tygodniu i pozytywnego myślenia dla wszystkich. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia.